Najczęściej to mężczyźni uznawani są jako płeć silna, a kobiety jako płeć słabsza. Jakie są w ogóle powody takiej klasyfikacji? Pewnie to, że mężczyźni są fizycznie potężniejsi i silniejsi. Statystyki pokazują, że najczęściej więcej zarabiają niż kobiety i zajmują wyższe stanowiska. Stereotypowo męska siła utożsamiana jest z chłodnym, rzeczowym myśleniem, a kobieca słabość i chwiejność nastrojów stereotypowo przypisana jest do comiesięcznych trudnych dni. Ale spójrzmy z innej strony. Mężczyźni żyją krócej niż kobiety. Odpowiadają za 90% przestępstw, zarówno tych mniejszych, jak i tych najobrzydliwszych i stanowią też 70% ofiar przestępstw. W szkołach dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze, to w 90% chłopcy. 80% bezdomnych to faceci i 90% wszystkich więźniów stanowią faceci. Samobójcy, alkoholicy czy narkomani to w większości też faceci. To gdzie podziewa się ta męska siła? Są pieniądze, stanowiska i podobno mężczyźni rządzą światem. A tutaj statystyki pokazują takie tragedie. Mężczyźni gdzieś się zagubili. Jak doszło do tego, że faceci tacy się stali? Od dziecka wszyscy szukamy wzorów i idoli do naśladowania. Mali chłopcy i dziewczynki mogą czerpać wzory zarówno gapiąc się w telewizor, jak i przebywając z rodzicami czy opiekunami. Dziewczynka naśladuje wtedy mamę, od której uczy się kobiecości. Chłopczyk podpatruje ojca i uczy się męskości. Jednak nigdy wcześniej, patrząc przez tysiące lat historii, chłopcom nie brakowało tak bardzo ojcowskiej opieki jak współcześnie. Bo dzisiaj w głównej mierze dzieciaki są bliżej mamy. To z nią spędzają najwięcej czasu. Ojcowie częściej przesiadują w pracy, knajpie, garażu czy gdziekolwiek, a niestety dziećmi zajmują się rzadziej. No a jak brakuje ojca, to chłopcy instynktownie szukają wzoru męskości i oczywiście nie będą go szukać u matki. Matkę instynktownie podpatrują dziewczynki, a chłopaki z braku laku znajdują w końcu błędny męski obraz w telewizji i internecie. O życiu i męskości dowiadują się ze źródeł, których w ogóle nie interesuje ich dobro. Dziewczynki mają w domu dobry wzór do nauki, a chłopcy nie. Chłopaki nie mogąc podpatrywać męskich wartości u ojca, podpatrują swoich idoli. To co widzą może jednak być zakrzywionym obrazem. Widzą na przykład, że tak zwani prawdziwi faceci koksują na siłowni. Po wypiciu piwa zaczynają robić zadymy, jeżdżą po pijaku, palą papierosy, klną siarczyście i zaliczają kolejne dziewczyny. Pytanie tylko, czy te rzeczy są rzeczywiście wyznacznikami męskości? Czy gość, który nie faszeruje się koksami, nie jest już męski? Albo ten, który nie pali, albo nie szuka przygód z każdą spotkaną kobietą, też nie jest męski? W większości rzeczy podpatrywane w telewizji czy internecie nie mogą być jakimiś obowiązkowymi celami, za którymi gonią młodzi chłopcy w poszukiwaniu cech prawdziwego mężczyzny. No to jaki ma być ten facet? Czy można określić uniwersalne męskie cechy, czyli takie, które powinien mieć każdy mężczyzna, niezależnie od jego wad i zalet? Otóż każdy prawdziwy mężczyzna, potocznie mówiąc, powinien mieć kręgosłup oraz serce. Kręgosłup oznacza, że na mężczyźnie można polegać. Oznacza jego stanowczość, wytrwałość i dotrzymywanie danego słowa. Czasem stawia siebie na końcu, zwłaszcza w trudnych i stresujących sytuacjach. Jest gotów z właściwych powodów poświęcić siebie albo coś swojego. Serce natomiast oznacza, że naprawdę jest przy swoich bliskich. Rozumie ich problemy, współczuje im, gdy im się nie powodzi i też cieszy się razem z nimi we wspólnych chwilach radości. Utożsamia się z uczuciami swoich bliskich. Dziś od mężczyzn wymaga się większej bliskości i wrażliwości, ale nie chcemy rozpłakanych słabeuszy, tylko takich, którzy w razie potrzeby potrafią wrzucić wyższy bieg. Jeśli mały chłopiec jest przytulany i pocieszany, to właśnie budzimy w nim serce, a surowością i wymaganiami, aby zachowywał się odpowiednio, umacniamy jego kręgosłup. Wtedy on wyrasta na prawdziwego mężczyznę i z tymi cechami zostanie nim bez względu na to, jakich fałszywych idoli przedstawią mu w mediach masowych.